Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszymy się? Dzień dobry. Miło mi Cię widzieć po raz kolejny. Co dzisiaj usłyszę w Twoim wykonaniu? Chciałabym kontynuować Wieniawskiego, więc drugą i trzecią część. O, wspaniale, świetnie. To zamieniam się w słuch. Tylko nie wiem, czy najpierw zagrać drugą, przerwiemy i potem trzecią? Nie, jak już jesteś rozegrana w tej drugiej, to od razu graj trzecią. To znaczy, trzeciej na pewno nie zagram w tempie, ponieważ ja ją dopiero zaczęłam niedawno. Dobrze, to jeżeli masz takie fragmenty, które jakby na razie jeszcze pod tempem, to z wielką przyjemnością, nawet dla mnie lepiej, bo mam szansę wtedy dużo więcej wysłyszeć. Dobra, okej, super. Thank you.
zmiana dekoracji. Teraz mnie słyszysz? Tak, teraz słyszę. Dobrze, to ja ciągle dalej jeszcze biję brawo. Super, znakomicie. Jak na... mówisz, że świeżynkę, tak? No tak, tydzień temu w sumie zaczęłam trzecią część. Super. Wiesz, ja mam kilka takich pytań do ciebie, tylko po prostu ja nie jestem pewna, czy dobrze grasz, więc jeżeli po prostu tak grasz, to mów mi bardzo szczerze, tak dobrze gram, bo bardzo możliwe, że po prostu ja czegoś nie wysłyszałam, albo błędnie zrozumiałam, albo błędnie jakoś tutaj miałam w odsłuchu, więc dlatego wolę, to tylko po prostu, żeby się upewnić, tak jest. Pierwsze mam pytanie, bo mamy te same nuty. W drugiej części, przed
literką D. To jest ostatni akt w pierwszej linijce tej strony. Mm-hmm. Tam są takie... Wydaje mi się, że nie usłyszałam tej oktawy. Że jakby usłyszałam oktawę BB, ale tego AA, że nie zagrałaś. Ale mówię, nie jestem pewna. Gram normalnie. Grasz. Po prostu może za cicho zagrałam. Dobrze, bo u mnie w słuchawkach tego nie było słychać. Dobra, to mamy w takim razie wyjaśnione. Teraz u mnie też bardzo długo w trzeciej części, w 11 takcie brzmiała ta nuta. I też pytanie, czy ty ją świadomie wydłużasz, czy ona mi została w pogłosie? Czy? To znaczy ja ją troszkę świadomie. Aha. Tutaj delikatnie świadomie ją wydłużam, bo aha, jakby chciała... No, to jest koncert, gdzie też myślę o orkiestrze, jakby chciałam wydłużyć, żeby przekazać dalej, ale nie wiem, czy tak... A co orkiestra gra tam dalej? Stricte? Sekundkę. Dobrze, zastanów się na spokojnie. No tam są te podejścia od dołu do góry. Dokładnie. Dokładnie to, co jest zanotowane w tym ostatnim takcie, nie? Taradadaram, 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 taradadara, ti-ti-ri. Czyli teoretycznie orkiestra gra po pauzie szesnastkowej. Mhm. Więc jeżeli byś chciała pomóc orkiestrze, to tak naprawdę maksymalnie po tej ósemce nie powinno cię być. Okay. Bo wtedy jakby nadeptujesz na partię orkiestry. Oczywiście nie chciałabym, żeby ta co to jest? To jest B chyba, tak? Tak, to jest B. Żeby to B było w jakikolwiek sposób zerwane. Nic z tych rzeczy. Normalnie je dograj i po prostu zdejmij, ale nie widzę powodu, dla którego miałoby być jakoś ekstra tutaj przedłużone. Dobra. Idziemy dalej. Jesteśmy tutaj, tu było wszystko w porządku. Masz numerki taktów. Takt 50. Takt 50 w trzeciej części. Takie grasz na pewno dźwięki? Zagrałam H, gram w ogóle H. To nie za dobrze. Bo ja nie byłam, po prostu nie byłam pewna, co słyszę w słuchawce, więc co? Wydawało mi się, że też, że to było H, ale wolę się upewnić. Nie zauważyłam tego w ogóle, jakoś nie zarejestrowałam. Nic nie szkodzi. Później... W 70 jest dokładnie to samo. Mhm. Nie, to sobie też możesz zaznaczyć. Później... To jest, co to jest za takt później? 70, 71, 70, 72. I 74. Mhm. Też było H? Tak, wszędzie. Okej, dobra. To znaczy, no bo właśnie nie byłam pewna, bo chciałam zwalić jednak na połączenie, że to nie twoja wina. Okej, okay, dobra. Teraz dalej. 130 takt. Też miałam wrażenie, jakby coś z rytmem było nie w porządku. Tutaj od 129. Smyczek i po prostu na tym D musiałam szybko zmienić. A, dobra, czyli to był przypadek. Tak. Przypadek, dobra. Ale widzisz, odnotowałam, słuchałam, bez zmiłuj się. Dobrze. Tutaj było w porządku. W porządku, dobrze. Teraz literka E, to jest takt 179, następna strona. Mhm. Też miałam takie wrażenie, że grałaś... A widzę w nutach... No tak. Zgadza się? Tak. Dobra, to poprawiamy. I też nie słyszę,
Być może znowu, to jest problem w odsłuchu, ale nie słyszałam tych przednutek. Ja słyszałam, wiesz co, tylko... Jakbyś grała tylko jedną przednutkę z góry. Wiesz, może to powtórzymy, bo to naprawdę nie jestem pewna, czy to dobrze słyszę. Możesz od E literki. Nie, 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 tam nie ma fisu. Tak? Czyli nie technologia, jednak prawa ręka i lewa. Tak, to znaczy tam w sumie są na tych pierwszych dniach problemu jeszcze. Aha. Potem pojawia się problem. Tak, 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 tak. 184. Tak, tak, 184 i 186, tych głównie mi brakowało. Też zwróć jeszcze uwagę, w 179 tam nie ma legata, bo grasz... Jest... Od razu są kropki. Teraz legato. Wydaje mi się, że to nie jest przypadek, jeśli chodzi o Wieniawskiego, że on sobie chyba to jakoś tak musiał bardzo świadomie wymyślić. Zagrać jeszcze raz? Zagrać jeszcze raz. Nie, 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 nie. Chodzi o to, żeby, wiesz, żeby nie grać legata, żeby od razu od pierwszej były kropki. Tylko, że... O, tak? Dokładnie tak. Tak. Tylko mam problem, jak gram te przednutki, to tak automatycznie jakby to się chce podłączyć. I nie wiem, czy tak? Wtedy je będzie słychać. Tak, bo to jest zupełnie inna artykulacja. Te są bardziej takie zadziorne, a dla mnie te są, mają więcej takiego pierwiastka lirycznego. Znaczy ja tak to odczytuję. To znaczy, tak, bardziej chciałam tylko zapytać, czy teraz jak robię to właśnie odskoczenie, po pierwszej tak? nucie, mam wrażenie, że po prostu nie słychać tych przednutek. Ja je słyszę. Tak? Tak. Tak, ale słyszę też fis, którego... Słyszę też fis, którego bym nie chciała słyszeć. Fis, tak? Zamiast G w trzeciej nutce tego taktu. W dolnym głosie. Tego pierwszego, tak. Tak. Tak, tylko bez legata. Tak. Masz taką tendencję, żeby pierwszy palec ruszyć. Wiesz, że pierwszy palec nie stoi na G, tylko on się chce koniecznie ruszać razem z Disem. Stwierdził, że jego jest najlepszy przyjaciel i nie opuści go w tej wycieczce o pół tonu niżej. Też za nim pójdzie w ogień. Okay. Tak jest! Tak jest! Super! Tak, później pierwszy i trzeci palec, dwa takty dalej, tak? One już się bardzo przyjaźnią. One już tak, tutaj chodzą parami. Tak, i teraz to uwaga, uwaga. Tak, uwaga, uwaga, literka F, drugi takt po F, ta sama historia. Dokładnie te same, ten sam przypadek. Dobra, i idziemy dalej.
A, tutaj bym cię poprosiła, to jest przedostatnia linijka tej strony, przed literką J, kilka taktów. Tam jest takie podejście i tu nie udało mi się niestety dopatrzeć i dosłyszeć, jaką grasz aplikaturą. To podejście. Tak, jakbyś mogła. Zagrałam je drugi raz, bo za pierwszym razem pomyliłam palce. Tak, no właśnie bym chciała jeszcze zobaczyć je. Proszę? Bym chciała zobaczyć właśnie jeszcze sobie na spokojnie, jakimi palcami grasz. Mhm. Tak, a próbowałaś od razu zmieniać pozycję na te G? Cały czas jak tak. Pierwszy? Tak. No, i będzie bezpiecznie, jeśli chodzi o powtarzanie tych dźwięków. Tak. I teraz ostatni wyciągasz trzeci? Tak, przesuwam trzeci. Tak. Bo? Dlaczego nie czwarty? Tak z natury jakoś z trzecim wygodniej mi się gra niż czwartym, ale to... Bo on jest ryzykowny. Bardzo ryzykowny. Ja bym chyba nie ryzykowała. Wiesz, inaczej, może w takim tempie wydaje się rzeczywiście to być bardzo dobry pomysł, ale jeżeli sobie później wyobrazisz, że o tą kwartę, no bo pamiętaj, że musisz o kwartę przeskoczyć jednym palcem na szesnastce, to jest dużo i to jeszcze w dość niewygodnej pozycji. I ja bym tutaj po prostu grała po kolei palcami. Po prostu one są szybsze. Może one na pierwszy rzut oka się wydają mniej wygodne, ale w kontekście tempa i później zagrania całości myślę, że są bardziej skuteczne. Spróbuj jeszcze raz całe. Tak. Ja i wszystkie puszczam. I bardzo dobrze. Oczywiście, że puszczaj, jasne, po co one tam mają siedzieć i na coś czekać. I też znowu pamiętaj, że ostatnia nuta nie musi być tak długa. Dobra. To jest paparatatam, taratataratataratataratataratataratam i koniec. I nie macie, bo znowu chcesz nadepnąć na orkiestrę jakby w dobrej wierze, że podając im tę nutę, ale tak naprawdę powinnaś po prostu im tylko i wyłącznie zostawić przestrzeń. Także nie dociągaj. Nie najlepszy pomysł, żeby dociągać tę nutę. Natomiast już patrzymy dalej. Teraz, co tutaj było? Tak, tryle zaczynasz z góry. A powinnam od dołu, tak? Nie wiem, czy powinnaś. Pytanie moje jest następujące. Z jakiego powodu z góry zaczynasz? Nie wiem. To znaczy, ostatnio grałam Mozarta i po prostu chyba tak mi zostało po Mozarcie jeszcze. Okej. Okay. Że grałam te tryle z góry, bo na tempo primo już przechodzę na jakby od dołu, więc... No właśnie. Też jak grałam, to się zastanowiłam, dlaczego tak zrobiłam. No właśnie. No wydaje mi się, że rzeczywiście w kontekście koncertu Mozarta jak najbardziej te tryle z góry by były fajne, ale Wieniawski może jednak od tej nuty głównej, tym tak, bardziej, nie, że... Nie, to jakby wyszło w trakcie... tego grania teraz na początku. Tak. A czy wiesz, z fileta w głowie. Bardzo mi się to też wydawało odświeżające w pewien sposób, że taką zaproponowałaś wersję. Natomiast wiesz co, przekonują mnie te akcenty. Jeżeli są akcenty pod tymi nutami głównymi, to tutaj raczej nie mam wątpliwości, że te tryle będą od głównych nut. Dobra, teraz jesteśmy 287
też będzie dźwięk B zamiast H. Mhm, tak, tak. I później mamy... tak, później jest ten taki fragment, gdzie są dwa takie stakata. Tak. I bardzo niewygodne. Bardzo niewygodne. I wydaje mi się, że... bo o co chodzi? Jest to w moim odczuciu taki efekt techniczny, tak? Taki popisowy, bardzo wirtuozowski, że nagle po prostu z tego spikata skrzypek wszystkie nuty gra w jednym kierunku, ale jestem też o tym przekonana, że to nie jest jedyne wyjście z tej sytuacji, tylko w momencie, kiedy nie dysponujesz na przykład jeszcze w tej chwili, czy nie wiem, za miesiąc, za dwa miesiące, takim stakatem, które rzeczywiście byłoby no, idealne pod kątem tempa i artykulacji, to jako alternatywa, zresztą masz to nawet napisane, prawda, w nawiasie, możesz to spokojnie grać spiccato. A czy powiem tak, ćwicz staccato, bo to nic nie kosztuje i kto wie, czy przypadkiem na przykład byś, na przykład właśnie nie dorobisz się takiego fantastycznego staccata, ćwicząc i jeszcze nas wszystkich zaskoczysz, ale jakby z takim luzem, wiesz, żebyś nie stresowała się teraz, że Jezus Maria, jak to staccato mi nie wyjdzie, to będzie koniec świata, nie. Graj sobie spokojnie spiccato i a kto wie, może któregoś dnia to staccato rzeczywiście będziesz miała na tyle wyćwiczone, że spokojnie będziesz sobie mogła je użyć w tym miejscu. To znaczy, mogę tylko jeszcze coś dodać, tak, bo dla tak. mnie tutaj nie największym problemem jest to spiccato, tylko jakby ono nie wychodzi przez to, że za nisko zaczynam. No bo tutaj nie ma kiedy pójść troszkę wyżej na smyczku. Mhm. Poczekaj, zaraz zobaczę. Bo tam jest niby napisane na dole właśnie. A, rozumiem, tak. Tak, ta pozycja znaczy, jest... Potem ja już przed literką N ja po prostu dzielę to... na punkcie, gdyby dolne smyczki. Mhm, mhm. Tak, ale chodzi właśnie o ten... tam się pojawia największy problem. Nie wiem, co zrobić. Żeby... Wiesz co, mogłabyś tak to rozwiązać, że tak przed stakatem przechodzisz na detaché. Czyli tu grasz jeszcze... I jakby odchodzisz na detaché jak najdalej od rzeczywiście od żabki. I to powiem ci, że rzeczywiście na moje oko to jest jedyne rozwiązanie tego miejsca. Znaczy ja innego nie widzę. Być może jakieś jeszcze istnieje. Nie, no bo nawet jestem przekonana, że jakieś inne rozwiązanie jeszcze pewnie istnieje, ale na chwilę obecną ja go nie widzę i nie znam. Mhm. Więc W oryginale teoretycznie powinno być to staccato, czy... Oj, przyznam ci się, że nie wiem. Nie wiem. Nie widziałam rękopisu Wieniawskiego. Więc ciężko mi stwierdzić, ale to widzisz, dałaś mi zadanie domowe, takie do pracy domową do odrobienia, znaleźć rękopis Wieniawskiego i zobaczyć, co on tam tak naprawdę zapisał. Myślę, że to rzeczywiście mogłoby być bardzo ciekawe doświadczenie. Zresztą po tylu latach grania tego koncertu myślę, że w moim przypadku nadszedł najwyższy czas, żeby to zrobić. Bardzo ci dziękuję. pójdę tym tropem. Natomiast zanim pójdę szukać rękopisu Wieniawskiego, to jeszcze poprawimy na kolejnej stronie w takcie 300, 5, 6, 7 też B. Tak. Później też... W 309 też w końcówce taktu. Tak, później w N mamy drugi takt, analogiczna sytuacja, prawda, jak wcześniej, też bez tego fisa i też bez legata. Dobrze. Teraz tak, w literce P.
jesteś przekonana, że ten rytm naprawdę jest P, jak punktowany? Bo tak grałaś raz troszeczkę, wiesz, tak jakby zawiało. Raz on był bardziej punktowany, raz był mniej punktowany, raz był w stronę trioli, raz był w stronę nawet ósemek, dwóch równych. Spróbuj to miejsce, naprawdę bardzo precyzyjnie. Tak, i tu się jeszcze schowała jedna, już na sam koniec, jedna zła nutka. Tam jest taki ukryty ace. W trzeciej linijce od dołu, dwie nutki od końca. A pod tym ace'em jeszcze jest ukryty taki, no to już bardziej drobnym drukiem się nie dało, drugi palec. Widzisz? Tak, tylko po prostu chyba mnie zmieniło to, że na górze jest napisane 0. Tak, bo to jest pusta struna. No, aha, bo chodziło o ace, tak, dobrze, tak, jest ace. Jest ace, nie? Ja pomyślałam o ace przez chwilę. Nie, 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 E jak Elżbieta, L jak tak, Elżbieta, tak, ace. Tak, tak. Tak, a jak Agata. I następny dwudźwięk w 355, jeśli byś chciała, ja nie lubię tego 3-4, wolę 2-3. No. To takie bardziej osobiste rozwiązanie. Mhm. Jakoś mi to nie... Tak. Mhm. Też nie jest wygodnie. Tak grałam przez ćwierć wieku i... W dalszym ciągu uważam, że jest to dobre rozwiązanie. No dobrze, to z mojej strony to jest tyle, co ci nawyszukiwałam tutaj, takich drobiazgów. Myślę, że prędzej czy później, nawet nie myślę, jestem wręcz przekonana, że prędzej czy później sama byś to wszystko zauważyła i na pewno byś to sobie to wszystko jeszcze w kolejnym tygodniu ćwiczenia już myślę, że sama poprawiła. Ale cieszę się, że mogłam to zrobić za ciebie i wtedy już masz po prostu o sporo roboty mniej, jak to się mówi. Tak, bardzo. Czy jest jeszcze coś, co ewentualnie mogłabym dla ciebie zrobić w kontekście tej drugiej, trzeciej części? Jeszcze jakieś miejsce, coś do ćwiczenia, czy jeszcze jakieś wątpliwości? Znaczy nie, raczej chyba nie mam. No to jest tak jak mówię, świeży utwór, więc ja i tak jeszcze mam dużo do takiej do pracy indywidualnej nad tą częścią. Tylko chciałam się zapytać jeszcze, czy w drugiej części nie brakuje czasem jakiejś kulminacji? Bo ja mam takie wrażenie, że może daję za mało. Odpowiem ci na to pytanie, jak się kiedyś spotkamy. Myślę, że dyskutowanie o kulminacji tutaj w tych okolicznościach nie jest to jest bardzo dobre pytanie, ale pytanie, które ja zabioram do domu i sobie wstawiam do tak zwanej zamrażarki i kiedyś je sobie wyciągnę i chętnie z tobą omówię ten temat. Natomiast jeśli masz takie wątpliwości, to powiem ci tak, że najprawdopodobniej rzeczywiście tej kulminacji brakuje. Bo gdyby jej nie brakowało, to nie miałabyś wątpliwości. Więc spróbuj też przy ćwiczeniu jakby sama sobie na niektóre pytania odpowiadać i być może nawet na samym początku przerysowywać pewne rzeczy. To znaczy grać za dużo, za mało, za zbyt intensywnie, zbyt skromnie. Też żeby jakby rozszerzać te granice możliwości, żebyś naprawdę miała z czego wybierać. Jak kiedyś ta kulminacja wyjdzie ci za duża, ktoś ci powie, proszę pani, no co pani robi? Panią poniosło chyba tutaj te emocje, tak? To wtedy powiesz, o okej, dobrze, to ja w takim razie postaram się to troszeczkę bardziej wyrównać, tak? Ale myślę, że na etapie pracy przy poszukiwaniu wszystkie chwyty dozwolone. Im więcej z siebie dasz, im więcej takich nawet czasami szalonych rozwiązań, takich spontanicznych nawet
albo nieprzemyślanych nawet czasami. Uważam, że też nieprzemyślane też są czasami dobre w tym procesie ćwiczenia, bo też nam właśnie nam otwierają głowę, uszy na to, co w ogóle jest możliwe do wykonania. Jeśli jeszcze jedna rzecz, jeżeli bym miała już naprawdę, sama mnie wywołałaś do odpowiedzi, jeżeli miałabym już coś w tej drugiej części pomarudzić, to jedyne, co bym pomarudziła, to jest wibracja, która jest bardzo ładna, bardzo piękna, ale stosunkowo późno się, mówiąc kolokwialnie, odpala. I jakby stawiasz palec, nie wiem, czy czekasz, upewniasz się, że to jest dobra nuta, czy jest czysto, czy palec sobie dobrze stoi, czy jest wygodnie. Jak już tą checklistę zaliczysz, to wtedy stwierdzisz, dobrze, palec jest przygotowany, to zaczynamy wibrować. I to jest jedyna rzecz, do której bym ewentualnie mogła się troszeczkę tutaj przyczepić i pomarudzić, że brakuje mi tego legata w lewej ręce, że te nuty się nie łączą tak jedna z drugą, wiesz, jak dobre, no, będą się wszyscy ze mnie nabijać, ale jak dobre ciasto na pierogi. Wiesz, że to połączenie naprawdę jest no idealne, wiesz, takie idealne ciasto, jak się zrobi, to nie jest ani za miękkie, ani za twarde, ani zbyt, no, jest takie pięknie elastyczne, oprócz tego, że smaczne. To właśnie o tym cieście na pierogi, jakbyś tutaj mogła od czasu do czasu sobie przypomnieć, tak, żeby te palce rzeczywiście były na tyle elastyczne i świetnie się lepiły jeden do drugiego, ale właśnie nie jak jakiś klej, nie jak plastelina, tylko to takie najlepsze ciasto na pierogi z przepisu babci. I myślę, że to jest piękny akcent na zakończenie naszego spotkania. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, do zobaczenia, do widzenia.